wspólnie zrobimy komplet na mały grób. Wysokość lampionu to 15 cm. Wedle życzenia osoby zamawiającej stroik razem z dekoracją nie mógł przekroczyć 18 cm. Mimo niewielkich rozmiarów udało mi się zmieścić lampkę elektryczną. Umieszczam suchą gąbkę florystyczną. Na początku użyję liści winogrona. Większość dodatków pochodzi z hurtowni Iberys. Jeśli bylibyście zainteresowani, mogłabym nagrać film z wizyty w takiej hurtowni. Dajcie znać, czy coś takiego dodać na kanale. Używam najczęściej drutów karbowanych, z takimi mi się najlepiej pracuje. A tutaj widzimy klej, którego najczęściej używam. Jest on ze sklepu Action. Pani, która zamówiła komplet, wybrała sobie kolorystykę taką jak ten stroik ze zdjęcia, dlatego wybrałam właśnie takie kwiaty. Użyję piwonie, stokrotki, różyczki, kalusze, gipsówka, kamelka oraz hortensja. Góra lampionu nie pozostanie pusta. Uzupełnię ją zielonymi roślinami. Oczywiście zasłaniam dokładnie każdą lukę. Należy pamiętać, że gąbka florystyczna musi być zakryta. No i czas na bukiet do kompletu. We wcześniej rozrobionym cemencie z wodą zatapiam gąbkę. No i oczywiście używam tych samych dodatków, co w lampionie. I'm
even try to reach you, baby, to understand you better, baby, tonight. Take it all the time I need to wrap my head around you, cause God knows I want ya. You're taking everything for me, you don't even know. You're so inside the agony, you step far for second breathe. I'll turn it all around if I could, but I know it's not enough. I've been trying to reach you, baby. I lose my mind. You've been kind of see-through lately, but you're good for me. Cause every time you hurt me, I go na na, oh na na. Tell me to leave you, I say na na, no not now. Go on, help me, I say na na, oh na na. Tell me to leave you, I say na na, no not now. I've been trying to reach you, baby, to understand it better, baby, tonight. Zmieniłam później koncepcję, dodałam inne liście, a jako uzupełnienie bukietu umieściłam takiego aniołka ze sklejki. Zapalam lampkę dla pokazania efektu końcowego. Tak się prezentuje gotowy komplet. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba. Ale będę wdzięczna również za każde uwagi. Dzięki temu będę mogła poprawić i udoskonalać swoje prace. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału oraz pamiętaj, żeby wcisnąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami.